Cześć, tu Basia Janyga i przystanek Muzyka. Dzisiaj z naszego przystankowego busa przesiadamy się do kosmicznej rakiety. I lecimy w stronę kobiety petardy. Caro Glaser. Nigdy nie myślałam właśnie, że to będzie coś, co będę w życiu robiła, tak wiesz, na co dzień. Ale finał finałów jest taki, że dzisiaj piszę z tego studia dla Koreańczyków, Francuzów, Japończyków, Amerykanów i no, jestem songwriterem pełną gębą, że tak powiedzmy. Co jest zaskakujące nadal też dla mnie, bo to jest spełnienie marzeń. Będę namawiała wszystkich artystów do tego, żeby nie bali się w ogóle marzyć, nie bali się stawiać cele wysoko, bo ja naprawdę wiem, że to jest możliwe i to nie jest tylko o spełnianiu siebie. Jak ty masz marzenia i ty dążysz, to ciągniesz za sobą po prostu cały team ludzi. I to jest fantastyczne, jak widzisz, że spełniając swoje marzenia, oni też spełniają swoje marzenia. I chyba po to jesteśmy na tym świecie. Czyli masz odwagę. No, Lady Dynamite mnie nazywają, więc chyba tak. Cover, który wylosowałam, faktycznie, jak wzięłam go trochę na tapetę, to jest to właśnie tak genialna kompozycja. Dlatego dzięki. Masz tam dużo miejsca dla siebie. Mam tam, właśnie to jest fascynujące, że dobra kompozycja nie odbiera artyście, tylko mu dodaje. Don't put the ring on it though, 'cause it's the right.